Witajcie. Ćwiczenia na improwizację po pentatonice molowej. Bierzemy ten przykład pentatonikę molową A. No i cóż tu zrobić? To jest właśnie taki film, w którym będę pokazywał, i oczywiście pierwszy, nie ostatni, pokazywał konkretne, bardzo konkretne i bardzo konkretne i konkretne wskazówki do grania solówek na po pentatonice. Będę pokazywał różne liki. Inaczej zagrywki czy paterny melodyczne do tego, jak to stworzyć. Ja tutaj gram podkład, zaraz sobie sami zobaczycie. Popuszczam, nie będę go puszczał jako pierwszy, po prostu niech sobie idzie. Warunkiem jest znać przynajmniej dwie pozycje pentatoniki molowej, trzy pozycje pentatoniki, najlepiej znać wszystkie pięć. Dźwięk toniczny, po prostu bending. To będzie takie ćwiczenie, w którym właśnie będę poruszał się na strunie trzeciej G, używając wszystkich dźwięków z pentatoniki molowej A, czyli mamy A, C, D, E, G, A, A, C, D, E, G, A, czyli A, C, D, E, G, A, C, D, E, G, A jest znowu kolejnym dźwiękiem. I teraz spróbujemy grać po prostu po strunie G. Dlaczego struna G? Struna G jest bardzo fajna do improwizacji, ponieważ jest to struna bez owijki, ma ostrzejszy atak w porównaniu niż pozostałe struny. Znaczy nie mówię, to jest akurat w tym ćwiczeniu, ja oczywiście nie mówię, że tylko grać solówki na strunie G, absolutnie nie. Tylko tutaj właśnie chodzi o to, że ona jest bardzo fajna do vibrato, fajna do bendingu, fajna też do slajdów. Jest bardzo taki ostry atak, dźwięki na niej są bardzo, bardzo wyraźne. I dobra, w tym ćwiczeniu po prostu będziemy się tylko poruszali na tej jednej strunie A, C, D, E, G, A, czyli mamy tak, jeżeli ktoś powiedzmy jeszcze nie wie, to się poruszamy po struna tak, struna trzecia G, raz, dwa, trzy, dźwięk 0, bo sobie możesz zapisać, na karteczce najlepiej zapisać, ja no nie pokażę tutaj, bo to sobie musisz, nie wiem, najlepiej sobie zapisać, przynajmniej jeszcze się przećwiczy znowu ten ciąg dźwięków. Ja wiem, można było na łatwiznę pójść, pokazać tutaj na dole albo na górze. Czyli tak, dźwięk G, pusta, 0, A na drugim, C na piątym, D na siódmym, D na siódmym, E na dziewiątym, G na dwunastym, później mamy znowu A jest na czternastym, później na siedemnastym jest znowu C, 17, 18, na 19 jest co D. Możemy oczywiście tam dalej pójść, znowu jest E i u mnie znowu jest G. Jednak te dźwięki tutaj wysoko są, nie za bardzo mi przypadają do gustu. Ja jestem maksymalnie do 17. I oczywiście też w tym ćwiczeniu chodzi o to, że nie gramy szybkich solówek. To chodzi o to, żeby po prostu się obeznać z gryfem, bo jeżeli my chcemy zagrać coś szybko, a później jakieś są dziwne kwasy, to nie za bardzo nam to wychodzi. Dobra, puszczam podkład i sobie spróbujcie poobserwować. Jadę tylko strunę G. Tylko to jedno G. Zaczynam od A dźwięku. CD. Znowu A, teraz na drugim. Mogę zrobić slajd, znowu do A, G, C,
już się skończył podkład. Znowu od A. Teraz tak, krótka analiza tego, co tutaj graliśmy. Stosowałem tutaj technikę slajdów, to było oczywiście bardzo wyraźnie widać, prawda? To są takie slajdy z opóźnieniem, które nie gram od razu po... Nie grałem tak, oczywiście też były takie, ale ten sposób slajdu właśnie jest taki, że mamy dźwięk i później slajd. Czyli dwa razy na danej strunie, na danym dźwięku, czyli dwa razy AA, AA, slajd C. A, A, C, A, A, C, później C, C, D, C, C, D, 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 E. Akurat zrobiłem oktawę do góry, czyli od dźwięku A do A. I na końcu kolejna technika, vibrato. Vibrato bardzo fajnie tak akcentuje. Takie daje, takie właśnie takie emocji dodaje. No nie wiem, zakończył tylko na tym. No, to jest ten dźwięk. Ten jeden też może być oczywiście. I na vibrato dodaje fajnego takiego smaczku. Jakby na to nie powiedział. Vibrato różnego rodzaju, bo to na przykład było szybkie. A później na przykład się cofałem. Tak. Dobra, gram dalej. Dobra, teraz co tutaj było? Tutaj na przykład zastosowałem też taki sposób, że sposób powtórzeń jednej melodii, którą stworzyłem, by to było... Po prostu slajd z drugiego progu na dziewiąty, później siódmy. Się cofam do tego dziewiątego i przesuwam się po kolejnej progi i z powrotem kończę na dźwięku A. Ale tutaj o co to chodzi? Bo to może być jaka dowolna melodia, bo chodzi o to, że my w progresji akordów, które tam lecą za plecami z loopera, zawieramy pewną frazę powtórzeniową, którą powtarzamy x razy. No oczywiście, gdybyśmy powtarzali przez całą tą melodię, to byłaby trochę dupa. Ale po prostu powtarzamy ją parę razy, żeby zaczepić ucho o jedną konkretną melodię, którą chcemy przekazać słuchającemu, prawda? Tu akurat dość fajna, bo gdyby to jakaś melodia była w stylu... No też spoko, też można byłoby to puścić. Chodzi o to, żeby była jakaś melodia, która spowoduje punkt zaczepienia, punkt przyciągnięcia uwagi czymś konkretnym, jakąś dłuższą frazą, prawda? Bo to można nazwać to, co tutaj zagrałem, to... To się po prostu nazywa fraza, czyli to jest kilka dźwięków, kilkanaście dźwięków, które są powtarzane. Czyli jedno, ja to nazywam kółkami, na przykład cztery kółka tego motywu gramy, prawda? Cztery kółka tej frazy. I jedno kółko to jest to. I następne kółko to jest po prostu powtórzenie znowu tego. I to powoduje, że u słuchacza wzbudza się takie właśnie zaciekawienie, ciekawość,
element, który. Aha, to już słyszałem, prawda? Bo tutaj powiedzmy zagrałem go 4 razy, to ona, aha, powtarza się ten motyw w kółko. Dobra, bardzo, bardzo fajnie. 4 razy, powiedzmy 2 razy, może się powtórzyć 3 razy, to nie jest określone ile razy. I później oczywiście gramy znowu jakieś improwizowanie i przy następnym, powiedzmy, powtórzeniu pewnego fragmentu podkładu znowu to możemy powtórzyć. No oczywiście byleby nie za często, bo jeżeli byśmy powtarzali tak co chwileczkę, co 5 sekund, to byłoby troszeczkę. No kurde, co to, nie umiem nic więcej grać. A jeżeli to jest powiedzmy co minutę na przykład, albo powiedzmy przed zwrotką, no tutaj trudno nazwać w improwizacji, jeżeli mam jakiś podkład, zwrotka, refren, zwrotka, refren. No tutaj na przykład jest tak, że grałem pierwszy motyw, coś takiego. A później zacząłem grać szybciej. Szybciej, to trochę sprawiło, że to się tak stał taki motyw, powiedzmy bardziej refrenowy, pod refren, taki bardziej melodyczny, ciągnący. Ale dobra, co to jeszcze możemy w tym zawrzeć na tej jednej strunie? No właśnie, tutaj znowu był taki ten motyw. Bardzo istotny jest tym, ten motyw był taki, że było trochę pauzy. Nie wiem, troszeczkę chyba inny był. Trzeba było sobie przewinąć filmik, bo teraz był fajny, zarąbisty, dopasowany. Że po prostu zostawiamy krótką pauzę, coś zagramy. Zagram jeszcze raz, sam ten początek. Chodzi o to, że po prostu zagrałem. Pauza. I ten tutaj taki bending. Bend i release, prawda? Czyli czekam na odpowiedni fragment podkładu i po prostu sobie ten zapętlony motyw sobie znowu gram. No i to też dodaje takiego smaku. Później sobie oczywiście to tutaj się poruszam. Na tym 17 progu. W każdym razie też bardzo ciekawa wskazówka jest taka, że jeżeli zaczyna się powiedzmy podkład grać troszeczkę przyspieszać, nabierać tempa, to nawet niekoniecznie chodzi o to, że musimy koniecznie zagrać na szybciej przygazować. Chodzi też o to, że w niskim rejestrze brzmi specyficznie struna, do takich powiedzmy bardziej takich ciągnących się, ale że na przykład szybciej. Wyższy rejestr powoduje, że troszeczkę rośnie napięcie, też spowodowane tym, że zwiększamy wysokość dźwięku po prostu o tą oktawę do góry. Pewnie nie było widać za bardzo.
tą oktawę do góry i to powoduje, że jest takie troszeczkę smaczków się zaczyna tworzyć. Także dobra, ja nie wiem, myślę, że to byłoby w tym momencie na tyle. Bardzo ważne jest to, bo to ja mogę sobie grać godzinami, latami mogę sobie nagrywać, jednak istotne jest to, żebyście sobie spróbowali sami to obadać. Ja spróbuję puścić ten podkład, o właśnie, zrobimy tak, puszczę ten podkład, żeby przeleciał przynajmniej raz, żebyście mogli sobie do niego poimprowizować. Więc uwaga, uwaga serdecznie. Także no ja chyba jeszcze w ogóle zrobię takie filmiki, gdzie będę robić po prostu podkłady. Nawet jedną gitarę, żeby była jedna gitara do posłuchania i to będę podkład w osobnym filmiku robił, po prostu żebyście mogli sobie to jako formę ćwiczeń potraktować, ten taki po prostu podkład na gitarze. Będę pisał, w jakiej to jest tonacji. Więc dobra, dzięki za uwagę i piszcie komentarze pod spodem. Bardzo serdecznie zapraszam i do zobaczenia w przyszłych filmach. Na razie.